wtedy, kiedy mam być celebrytką i zakładać srebrną zbroję, to robię, a wtedy, kiedy mam iść i walczyć w Sejmie o prawa mojej społeczności, to też to robię. Ja jestem taką osobą, która wcale nie ma łatwego życia wbrew pozorom. Jestem też osobą, która potrafi sobie wydrapać to szczęście, ale wiem, co jest w życiu ważne, wiem, jak się tego trzymać, znajduję przyjemność w rzeczach, które są ważne, to jest też istotne. Ale wspomniałaś także o Renulce. Ja pamiętam, że lata temu faktycznie była tam mała spina, jakiś konflikt na linii. Dzisiaj, kiedy się przecinacie, rozmawiacie ze sobą? Wiesz co, myśmy się nie przecinały w ogóle, ale raz się po prostu ja nigdzie nie chodzę, gdzie można się przeciąć. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam Was na kanale Świat Gwiazd, a ze mną Małgosia Rozenek-Majdan. Cześć Małgosiu. Cześć Moniko, cześć. Całkiem niedawno widziałyśmy się na treningach do programu Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. Tak. Wtedy trenowałaś przejście po linię. Dzisiaj już widzimy się na oficjalnej konferencji, gdzie poznaliśmy Twoich przeciwników, czyli mężczyzn, z którymi będziesz musiała się zmierzyć w programie. Który z nich zaskoczył Ciebie najbardziej? Wiesz co, najbardziej zaskoczył mnie Kuba Nowaczkiewicz. To jest młody raper, chłopak, który zasłynął z tego, że walczył. Jak się poznaliśmy, podszedł do mnie, wyciągnął rękę i powiedział: cześć, ja wywodzę się z walk ulicznych. Ja mówię: okej. Wygląda groźnie. Wygląda groźnie, wydawał się groźny, wydawał się też niepasujący trochę do całego składu osobowego, ale jest osobą, która naprawdę wniosła bardzo dużo takiej spontaniczności, energii, sympatii i to jest dobry przykład, żeby nie oceniać ludzi po okładce, tak jak tych książek. Jasne. Dzisiaj miałam okazję widzieć mały zwiastun. Nie widzieliśmy jeszcze finałów, ale faktycznie dowiedzieliśmy się, z jakimi problemami i z jakimi wyzwaniami będziesz się zmagać. Które z nich było dla Ciebie najtrudniejsze? Wiesz co, w ogóle doświadczenie zimna. Doświadczenie zimna jest naprawdę bardzo mocno deprymujące, wpływające na głowę, bardzo osłabiające mentalnie, więc ja, osoba, która nawet latem nie lubi wchodzić do basenów, nie lubię się moczyć, nie lubię... Chyba, że jest podgrzewany. No chyba, że jest podgrzewany i że jest jacuzzi, to wtedy tak, natomiast mam problem z takim wystawianiem siebie na ekspozycję zimna, to tutaj cały ten program tak naprawdę powstawał w lasach, w morzach, gdzieś na jakichś takich przestrzeniach, w minusowych temperaturach, więc... To był bardzo duże mentalne wyzwanie, ale też wysokość. Wiesz, no to naprawdę, no, to nie jest nic miłego, kiedy masz nagle wejść na linę, która jest rozpięta nad przepaścią i po której musisz przejść nie 1, 2, 5 kroków, tylko musisz iść kilka minut. W tym czasie są podmuchy wiatru, a ty tak naprawdę jesteś cały czas na takim bardzo mocnym spięciu emocjonalnym, więc cały ten program jest tak naprawdę przekraczaniem siebie, przekonywaniem siebie i działaniem bardzo daleko poza strefą komfortu. A wysokość pojawiła się także w zadaniu z Łukaszem Kadziewiczem. Przyznam Ci, że zaskoczyła mnie jego emocjonalna reakcja. Ty byłaś przy tym. Tak, mnie nie zaskoczyła w ogóle, bo pamiętam dokładnie też siebie, kiedy ten skok się skończył. I też, to nie zostało tu pokazane, bo nie było na to czasu, ale on przyszedł do tego programu, żeby przełamać swój lęk wysokości. On nie przyszedł, żeby ze mną konkurować albo żeby zrobić wspinaczkę górską, bo o tym jest ten odcinek, tylko on sobie wymyślił, i powiem więcej, tego nie było w scenariuszu, że on chce wjechać na najwyższy na świecie obiekt wspinaczkowy i z niego skoczyć. I tak naprawdę to był jego cel, a on się bardzo bał, bardzo mocno bał. Więc jak w końcu skoczył, co za tym idzie, ja też musiałam skoczyć, a wcale nie chciałam, to poczuł tak ogromną ulgę i naprawdę bardzo mocno go to dotknęło. Padło dzisiaj z jego ust takie stwierdzenie: myślałem, że będę obcował z celebrytką. Jak ty reagujesz w ogóle na to określenie? Ja nie mam w ogóle stosunku do tego słowa. To znaczy, ja wiem, że dużo osób tego nie lubi, że dużo osób... Pejoratywny wydźwięk. Tak. Ja w ogóle jakoś tak, wiesz co, mam taką konstrukcję psychiczną, że ja nie nadaję pejoratywnego wydźwięku często tym rzeczom, którzy inni w tym widzą, a na przykład są takie rzeczy, których innych nie szokują, a dla mnie są niedopuszczalne. I ja trochę w tym swoim takim, w tej swojej dziwności emocjonalnej żyję. Ja jestem celebrytką, więc dlaczego miałabym mówić, że jest inaczej? I się obrażać. No właśnie, a jakby nie rozumiem. Wiesz, jestem osobą, która naprawdę tak wiele robi w swoim życiu i nie mam w związku z tym żadnych kompleksów. Wtedy, kiedy mam być celebrytką i zakładać srebrną zbroję, to robię, a wtedy, kiedy mam iść i walczyć w Sejmie o prawa mojej społeczności, to też to robię. A kiedy mam wrócić do domu i być mamą 3 synów, to też to robię. A kiedy mam spędzić upojną randkę z moim mężem, to wtedy też to robię. I w każdej z tych ról czuję się bardzo szczęśliwa i spełniona jako kobieta. Więc jakimś elementem mojego życia jest celebryctwo i też doceniam ten czas. Kiedy wspomniałaś o Radku, to od razu zaświeciły Ci się oczy i faktycznie możemy chyba uchylić rąbka tajemnicy, że Radosław tutaj z Tobą jest i Ci towarzyszy, przyjechał na koniec zdjęć Cię odebrać. To jest naprawdę niesamowite, mieć chyba takie duże wsparcie. Wiesz co, my się bardzo staramy spędzać czas razem, to znaczy jeżeli możemy, właśnie tak jak teraz Radzio może po mnie przyjechać, albo ja mogę, nie wiem, w jakiś sposób być z nim wtedy, kiedy mam na to czas, to bardzo tego pilnujemy. My po prostu lubimy spędzać czas razem. Zaraz mi Radzio opowie, bo teraz są duże zmiany w Legii, od wczoraj tym żyję i teraz jest nowy trener i w ogóle tam są jakieś mecze. Ja nie mogę tego pokazywać, bo ja nie jestem fanką Legii. Ale Ciebie w ogóle interesuje ten piłkarski świat? Mnie w ogóle nie interesuje piłkarski świat, kompletnie nie interesuje mnie piłka nożna, nie mam wyboru, nie mam wyboru, bo mój mąż wymaga ode mnie uczestnictwa i potrafi mi zadać pytanie, był ten karny, nie był, co ty o tym myślisz, albo czy wiesz, że są takie zmiany, a nie inne. A oglądamy również razem dokumenty piłkarskie, teraz obejrzeliśmy o Manchester City. Ja się skupiłam bardziej na Pepie Guardioli, a Radzio na tych już jeszcze większych jakichś szczegółach. No nie jest to mój ulubiony sport, nie będę ukrywać, absolutnie nie. Ale dla niego można się, dla Radosława... Ale z Radziem to ja bym mogła nawet bobslejami się interesować albo curlingiem. Jaka jest recepta na ten udany związek? Bo faktycznie Wy się doskonale dopełniacie. Wiesz co, nie ma recepty i niestety wiem, że to nie jest fajne, co powiem, ale to trzeba mieć szczęście. To nie jest kwestia tego, że my... Wow, jesteśmy tacy mądrzy, dojrzali, doświadczeni, wiemy co robić i w związku z tym możemy powiedzieć, co my robimy, to może ktoś to zrobi. To jest łód szczęścia, to jest tak jak trafić w totka, to jest tak, że poznajesz kogoś i po prostu to zaczyna działać. I to trwa, jest, to jest najdziwniejsze, że to jest z roku na rok coraz lepsze. I niech to trwa. Tak, Pysiula? Czujesz się szczęściarą? Totalną. Czuję bardzo, wiesz, jestem taką osobą, która wcale nie ma łatwego życia wbrew pozorom. Jestem też osobą, która potrafi sobie wydrapać to szczęście, ale wiem, co jest w życiu ważne, wiem, jak się tego trzymać. Znajduję przyjemność w rzeczach, które są ważne. To jest też istotne, że to, co jest naprawdę ważne, mi sprawia przyjemność, więc szukam tych ważnych rzeczy, a nie zwracam uwagi na błahe rzeczy i całe moje życie też pokazuje, że karma wraca i że warto być dobrym człowiekiem. Piękne słowa. Częścią Waszej rodziny są oczywiście jeszcze synowie, ale także pieski. Dokładnie, za co obrywa Ci się czasem w internecie, bo internauci tego nie znoszą, że faktycznie traktujesz je czasami jak dzieci. Reagujesz no czasem na... lepiej. Lepiej. Bo ja wobec moich synów mam wymagania, a wobec moich psów żadnych. No tak, oni są po prostu królewiczami. No. Totalnie. Moje psy mogą absolutnie wszystko. Ja kocham spędzać czas z moimi psami. Jest coś takiego jak kołdra obciążeniowa i to podobno jest bardzo dobry, terapeutyczny jakiś element. Ja mam taką obciążeniówkę właśnie w moim basecie, w moim bulldogu i ja po prostu kocham ten moment, jak leżę w łóżku, one się tak na mnie uwalą i ja wtedy odpoczywam. I ja od moich psów nie wymagam absolutnie nic. Dziwi mnie, jak ludzie na przykład uczą swoich psów siat albo jakichś takich komend. Ja bym nigdy nie śmiała wymagać czegoś od moich psów i bardzo się w tej roli takiego właściciela, takich totalnie rozwydrzonych, ale przekochanych psów świetnie się odnajduję. Ja tu mogę dodać swoje 3 grosze. Jest udowodnione naukowo, że psy mają działanie terapeutyczne, więc już nawet nie tylko jako kołdra obciążeniowa, tylko po prostu jako towarzysze naszego życia, jako przyjaciele, którzy zawsze są dla nas i za swoim panem. Ależ absolutnie tak. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie domu bez psa. Miałam bardzo krótki, bo całe swoje dzieciństwo miałam bardzo dużo psów. Miałam taki krótki czas w swoim życiu, 2 lata, kiedy nie miałam psa w domu, w dorosłym życiu. I powiem Ci szczerze, to był najsmutniejszy czas mojego życia. Uważam, że psy wprowadzają tak dużą, w ogóle zwierzęta w domu, wprowadzają taką dobrą energię, takie życie. I w ogóle to, co jest najdziwniejsze, dużo osób mnie pyta, że pani jest taka aktywna, a pani psy to są takie leniuchy. No i właśnie to mi się... Upasione takie. Ja właśnie kocham te moje upasiane z fałdami psy, które po prostu wstają 2 razy w ciągu dnia i to 2 razy na jedzenie. I które tak naprawdę nie podejmują żadnych fizycznych aktywności. Jest coś w tym uroczego. Tu stawiam kropeczkę i przechodzę do kolejnego tematu. Widujemy ostatnio u Ciebie często na Instagramie Roberta Karasia i Agnieszkę Włodarczyk. No a niestety jego osoba wzbudza kontrowersje po ostatnich doniesieniach. Jakie Ty masz na ten temat zdanie? Mówię tu oczywiście o tej aferze dopingowej. Ja wiem, jakim człowiekiem jest Robert, wiem, jak wiele go poprzednie kłopoty kosztowały, jak wiele zdrowia i przede wszystkim jego rodziny. Ja wiem, jaką super oni tworzą rodzinę. Są przede wszystkim fajnym małżeństwem, niesamowitymi rodzicami. Milan to kumpel Henia, więc... Oni są chyba w ogóle w podobnym wieku. Więc... Tak, oni są w podobnym wieku i mają bardzo podobny przelot i oni się naprawdę bardzo zakumplowali. I ja widzę, jak wiele wysiłku i jak wiele energii, wszystko co dotyczy sportu Roberta kosztuje. On jest niezwykle inspirujący, jest... bardzo mocno merytorycznie przygotowany i wiesz, w ogóle patrzenie na niego jako na sportowca i czerpanie tej wiedzy jest z ogromną przyjemnością. A oprócz tego oni są po prostu niesamowicie fajnymi ludźmi i my po prostu prywatnie lubimy spędzać z nimi czas. Ja jestem człowiekiem, który nie skreśla ludzi i bardzo tego nie lubię wśród innych. To znaczy, jak ktoś popełnia jakiś błąd, czy celowo, czy przez niedopatrzenie, to ja zawsze uważam, że należy być przy takim człowieku i że przyjaciół się właśnie poznaje wtedy, kiedy w 2 sytuacjach. Wtedy, kiedy masz ogromny sukces, bo dużo osób... Wtedy trudno jest to zdzierżyć niektórym. Tak, to prawda. I wtedy, kiedy masz ogromny problem. A ja nie mam wątpliwości co do... intencji Roberta, bo znam go już tyle lat i wiemy jak... Bo to, że wiesz, teraz widujecie nas trenujących razem, to nie znaczy, że dopiero teraz my tą relację mamy. Jak to się zaczęło w ogóle? Bardziej od strony Agnieszki czy Roberta? My znaliśmy z Radzie Magę jeszcze z czasów Azji Ekspres i my byliśmy razem w tej edycji. I trochę to jest tak, że jak jesteś z kimś w jakimś ekstremalnym doświadczeniu, to on się staje twoim kumplem z wojska. Już zawsze cię będzie łączyło pewne wspólne doświadczenie. I my zagąmieliśmy wtedy od tego czasu kontakt, tak jak z Hanką Lis, tak jak z Łukaszem Jemiołem, tak jak wiesz, z osobami z tej edycji, czy tak jak z Renulką, zawsze będziemy mieli jakiś przelot. I później jak Robert osiągał no, jakiś niemożliwy po prostu sukces, jakim było wtedy pobicie 10-krotnego Ironmana, w ogóle zrealizowanie, ukończenie tego i ja żyłam tym wtedy i po prostu nie spałam w nocy, sprawdzałam te wyniki i wtedy po raz pierwszy wiedziałam, od tego momentu wiedziałam, że chciałabym kiedyś spotkać się z Robertem na takiej niwie sportowej, tylko nigdy nie miałam czasu i ja wiedziałam, że to jest po prostu niemożliwe, żeby poświęcić przy moim ówczesnym trybie życia tyle czasu na treningi, ile triatlon wymaga. I jak tu pojawił się ten program, zaczęliśmy o nim rozmawiać w sierpniu, ja wiedziałam, nie chyba nawet wcześniej, w lipcu, i ja wiedziałam już, że będę miała taki program, to tak sobie naiwnie pomyślałam, że to jest program sportowy, oczywiście on się nie okazał w ogóle programem sportowym, więc mówię, to na pewno jest ten czas, w którym będę mogła te treningi mieć. I zadzwoniłam do Agi, mówię, Aga, wiesz co, mam pytanie sportowe do Roberta, myślisz, że mogę do niego zadzwonić? Aga mówi, pewnie dzwoń. No więc ja akurat byłam w komorze hiperbarycznej, miałam na sobie maskę tlenową, bo w tej komorze wtedy taką maskę masz i dzwonię tak do niego na FaceTime'ie i mówię, cześć Robert, słuchaj, mam takie pytanie do ciebie, marzę, żeby zrobić Ironmana, czy myślisz, że to jest w ogóle możliwe? A Robert mówi, nie no pewnie, oczywiście, w ogóle super i tak w ogóle, tak uwierzył w to, ja mówię, to cudownie. Rozłączam się, dzwonię do Radzia, mówię, Radziu, słuchaj, rozmawiałam z Robertem, ja to zrobię, tylko Ironmana, on powiedział, że nie ma w ogóle problemu. Teraz, te wiele miesięcy po, kiedy już wiem, o czym mówię, wiem, jak bardzo dużo wysiłku to wszystko będzie kosztować, ale nadal bardzo się tym cieszę i cieszę się, że mam Roberta, w Robercie wsparcie merytoryczne. Ale wspomniałaś także o Renulce. Ja pamiętam, że lata temu faktycznie była tam mała spina, jakiś konflikt na linii. Dzisiaj, kiedy się przecinacie, rozmawiacie ze sobą? Wiesz co, myśmy się nie przecinały w ogóle, ale raz się... Po prostu ja nigdzie nie chodzę, gdzie można się przeciąć. Ale było kiedyś tak, już po całej sytuacji, gdzie przy okazji jakiejś kampanii charytatywnej spotkałyśmy się na jednej sesji zdjęciowej i bardzo miło rozmawiałyśmy i przegadałyśmy sobie tą sytuację. I to było fajne, bo to też uczy, że różne trudne doświadczenia można różnie przeżyć. Ostatecznie można dojść do zgody. Oczywiście i w ogóle uważam, że pozytywne emocje to jest naprawdę podstawa wszystkiego. Jasne. To ostatni wątek, bo już nam pokazują czas, ale muszę zadać to pytanie. Pomysł na ten projekt, na którym konferencji dzisiaj jesteśmy, czyli Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, zbiegł się z decyzją o twoim odejściu z Dzień Dobry TVN. Czy czasami tęsknisz za śniadaniówką? Jestem najwierniejszą fanką telewizji śniadaniowej, a dokładnie Dzień Dobry TVN. Jestem najwierniejszą fanką Krzysia Skórzyńskiego, którego uwielbiam oglądać i w ogóle bardzo lubię to poranne pasmo. I już realizując mój program, oczywiście patrzę z sentymentem na tą ciepłą kanapę, ale też pamiętając siebie i nerwy, które mnie kosztowały i takie poczucie, że jednak to nie była moja scena. Że moja scena to są bardziej takie rzeczy, ale jestem tak ogromną fanką i zawsze będę Dzień Dobry TVN, że bardzo się cieszę, że te zmiany, które nastąpiły, są ewidentnie bardzo dobrym krokiem. Wyniki pokazują, że to jest to, co chcieli widzowie i świetnie się to ogląda, no bo fajnie się kibicuje drużynie, w której zaszły zmiany, a której te zmiany wyszły na dobre. Nowe prowadzące, Sandra Hajduk, Anna Senkara? Wiesz, że ja nie jestem obiektywna w tym sensie, że wszystko, co się dzieje w Dzień Dobry, mi się podoba, po prostu. Więc ja trzymam kciuki za każdego członka tego zespołu. Wiem, jak wiele pracy ich kosztuje, przygotowanie każdego wydania. Kibicuję też nowym osobom, które dołączyły. Teraz ostatnio dołączyła Edyta przecież. I cieszę się, jeżeli te debiuty są udane i jeżeli widzom się to podoba. Kasiu, wykorzystam moment, że jeszcze nas nie szturchają. Taniec z gwiazdami. Wiem, że miałaś zatańczyć, ale czy kiedyś to się wydarzy? Jeżeli Taniec z gwiazdami wróci na antenę TVN, bardzo bym sobie tego życzyła. Jesteś wierna? Któremu jestem wierna, więc jeżeli Taniec z gwiazdami wróci do TVN, no to będę pierwsza, która się zgłosi do tego, żeby zatańczyć. Naprawdę. I ostatnie już naprawdę obiecuję, szybkie strzały. Czy jesteś gotowa? Jestem. Małgosiu, czy czegoś w życiu żałujesz? Że nie poznałam Radzia wcześniej. Najdroższa rzecz, którą nosisz? Mój mózg. Taniec z gwiazdami czy Mam talent? Taniec z gwiazdami w TVN-ie. Jedna cecha charakteru, która cię wyróżnia? Determinacja. Serial, który mogłabyś polecić? Peaky Blinders, kocham. Utwór, który najczęściej słuchasz? Ostatnio Witamy w naszej bajce. Wykwintna restauracja czy fast food? Kamper. Naprawdę. Tego się nie spodziewałam. Serio. I ostatnie Asia Ekspres czy Pokonaj mnie, jeśli potrafisz? Asia Ekspres, bo z Radziem. Okay. A tutaj Radka nie ma. No, tak. No właśnie, ale mam nadzieję, że powstanie jakiś bonusowy odcinek, w którym Radzia weźmie udział. Mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. I co? Widzimy się przed telewizorami od wtorku? Od 16 kwietnia o 21:30 na antenie TVN.